Otwieram 14. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Witam bardzo gorąco, serdecznie w ten zimny, lutowy, kolejny zaproszony dzień. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że z 15 radnych obecnych jest 15, czyli wymagają do podejmowania prawomocnych uchwał wniosków. Przedstawię proponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim propozycje do porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Punkt czwarty interpelacje i wnioski radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości. Punkt piąty sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt szósty odpowiedzi na zapytania wnioski radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości. Punkt siódmy informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. W punkcie A analizy załatwienia skargi wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. W punkcie B oceny trybu prowadzenia kontroli w jednostkach oświatowych i kultury w gminie Szczucin. Punkt 8. Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2011 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkcie A zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Dąbrowicy. Podpunkcie B zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Brastowicach. Punkcie C rozpatrzenie skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Szczucin w wykonywaniu swoich obowiązków oraz zadań ustawowych. Punkcie D rozpoznanie skargi na działalność przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie. W punkcie E zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2012-2020. Punkt F zmiany w budżecie na rok 2012. Punkt G ustalenia zasad i trybu prowadzenia kontroli konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Draskowice w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości. W punkcie H przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów SOLES w gminie Szczucin. W punkcie I utworzenia ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. W punkcie J wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie. W punkcie K wyodrębnienia funduszy sołeckiego na rok budżetowy 2013. Punkt L zakupu nieruchomości zabudowanej na rzecz gminy Szczucin numer 815/2. Punkt M sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 996/8. Punkt N sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 996/9. Punkt O sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 941/2. W kolejnym punkcie sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 102. Kolejny punkt sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 122. Kolejna uchwała sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 217. Kolejny punkt S sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 99. Kolejny punkt sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 294/2. Punkt U sprzedaży mienia komunalnego gminy działka numer 160. Uchwał zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie na 2012 rok. Punkt 10 zapytania wolne wnioski. Punkt 11 zamknięcie posiedzenia. Przed sesją wpłynął do mnie wniosek pana burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w sprawie. I tutaj podstawa prawna w punkcie pierwszym rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielasławicach oraz zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Bielasławicach. W punkcie drugim rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielasławicach oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Bielasławicach. Procedowaliśmy do obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Bielasławicach. Na ten czas, czyli na czas procedowania tej uchwały, wyjaśnienia kuratora oświaty, małopolskiego kuratora oświaty brzmiały następująco. Podmiot likwidowany, uchwała do podmiotu likwidowanego. W międzyczasie pojawiła się interpretacja taka, że tam, gdzie występują zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół podstawowych z gimnazjami lub inne konfiguracje różnych placówek oświatowych, konieczne jest podejmowanie uchwał każdej tej placówki dotyczącej. Stąd też zmiana nienarytoryczna to zmiana formalna dotycząca wycofania jednego projektu uchwały dotyczącej likwidacji szkoły podstawowej w Bielasławicach, a w zamian jej prośba o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji
dwóch uchwał dotyczących dwóch jednostek wchodzących w skład zespołu przedszkolnego w Biela Stolica. Proszę Państwa, zanim podam pod głosowanie, skutkiem przyjęcia tego będzie wykreślenie w punkcie podjęcie uchwał w sprawie punktu 9 B zamiar likwidacji szkolną przedszkolnego w Biela Stolica, a zastąpienie tego projektu uchwały dwoma, które przedstawiłem. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze propozycje do porządku? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Komisji Przewodniczący. Mam wniosek formalny o wykreślenie punktu 9 D, a 9 D brzmi rozpatrzenie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczucinie. Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wystosowała Komisja Rewizyjna dwa pisma o następującej treści. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismem pana Kazimierza Zimonia informuje, że Rada Miejska w Szczucinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań i działań w działalności burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem tych, które dotyczą zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przewodniczący Rady nie jest podmiotem należącym do tych kategorii. W konsekwencji Rada Miejska w Szczucinie nie posiada kompetencji do rozpatrywania skarg na przewodniczącego. Stanowisko to potwierdził wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 7 października 2010 roku. Zgodnie z artykułem 229 pkt 1 KPA organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Rady Miejskiej w Szczucinie jest wojewoda małopolski. Skargę na przewodniczącego należy traktować jako skargę dotyczącą trybu pracy Rady Miejskiej. Wprowadzenie do porządku obrad komisji i Rady Miejskiej punktu dotyczącego rozpatrzenia tej skargi było błędem, ponieważ Rada Miejska w Szczucinie zgodnie z właściwością nie może rozpatrywać skarg we własnej sprawie, a co za tym idzie, uchwała w tej sprawie byłaby niezgodna z prawem. W związku z powyższym proponujemy wykreślenie do tego punktu z porządku obrad i poinformowanie o tym fakcie pana Kazimierza Zimonia, jak również organ nadzoru o zajętym stanowisku. I jest drugie pismo. Jest drugie pismo skierowane również w tej sprawie w związku z wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Szczucinie w temacie zasad i możliwości udzielania głosu. Zwracam się o wystąpienie do organu nadzoru o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Paragraf 25 Statutu Miasta i Gminy Szczucin mówi, że tryb pracy Rady, przygotowanie sesji, sposób jej prowadzenia, a także organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny Rady stanowiący załącznik nr 9 do statutu. Paragraf 15 punkt 5 regulaminu mówi, że w ramach zapytań i wolnych wniosków każdy radny i inni uczestnicy mają prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień i wnioskami we wszystkich sprawach należących do zakresu działania organów miasta i gminy. Nieprecyzyjny i na różny sposób interpretowany, kto jest uczestnikiem. Zrównanie przez radcę prawnego miasta i gminy Szczucin prawa wstępu z prawem uczestniczenia budzi nasze wątpliwości. Inni uczestnicy to każdy obecny, czy też osoby wymienione w paragrafie 19 punkt 2, w którym czytamy, w obradach Rady uczestniczą sekretarz i skarbnik gminy oraz pracownicy urzędu wyznaczeni przez burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto artykuł 37a ustawy o samorządzie gminnym daje przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysom prawo uczestnictwa w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w statucie. O sesji sołtys jest informowany na takich samych zasadach jak radny. W paragrafie 17 wyżej wymienionego regulaminu organizacyjnego Rady Miejskiej czytamy: jawność sesji oznacza prawo mieszkańców do obecności i zajmowania na sali obrad wyznaczonych miejsc dla publiczności.
Tak więc z tego paragrafu nie wynika prawo udziału, a prawo obecności. Ponadto w paragrafie 18 regulaminu wyliczono prawa i obowiązki przewodniczącego podczas prowadzenia obrad m.in. w szczególnych wypadkach może udzielić głosu osobom zaproszonym po uprzednim ich zgłoszeniu. Naszym zdaniem są to na przykład sołtysi i inne osoby zaproszone, na przykład starosta, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, komendant policji i tym podobne. Jeżeli każdy obecny zgodnie z wyżej wymienioną opinią ma prawo głosu, to w jakim celu ten szczególny zapis w statucie? Zdaniem Komisji Rewizyjnej zapisy te może i nieprecyzyjne, ale miały na celu zapewnienie porządku podczas obrad, a osoby mające ważny interes powinny wystąpić do przewodniczącego o stosowne zaproszenie, o którym mowa w paragrafie 11 punkt 2 regulaminu organizacyjnego Rady Miejskiej. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o wystąpienie o interpretację przepisów do organu nadzoru, a do tego czasu podanie informacji, że osoby chcące brać aktywny udział w obradach sesji winny uzyskać stosowne zaproszenie od przewodniczącego Rady Miejskiej. Jak Państwo pamiętają, na posiedzeniu komisji zgłaszałem wątpliwości co do możliwości składania skargi przez jednostkę pomocniczą. Jak rozumiem, bo nie znalazłem tego w materiałach, nie ma opinii prawnej na ten temat na dzień dzisiejszy. Nie ma. W związku z tym chciałem przytoczyć postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 2011 roku. Powierzenie przez gminę jej jednostkom pomocniczym części ich kompetencji oznacza, że jednostki te działają jako ich jednostki macierzyste, a więc jako gminy. Wyłącza więc to możliwość dochodzenia przez jednostkę pomocniczą, jak również jej organy, interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym. Wynika z tego, że złożenie skargi jest według mnie wszczęciem postępowania administracyjnego, do którego jednostka pomocnicza nie ma uprawnień. Dlatego wnoszę o wykreślenie punktu w punkcie 9 podpunktu C rozpatrzenie skargi na bezczynność burmistrza miasta i gminy Szczucin w wykonywaniu swoich obowiązków oraz zadań ustawowych. Uważam, że podjęcie tej uchwały byłoby naruszeniem przepisów prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystąpimy w tym momencie do głosowania nad wnioskami profesora Zajmowy. Panie Przewodniczący, zachowuję się kulturalnie. Bardzo proszę, bo po raz trzeci mnie Pan oszukuje na sesji. I będzie to skutkować sądem. Mówię Panu Żurek. Przepraszam najmocniej. Proszę mnie wysłuchać. Bardzo proszę, bo Pan Żurek odczytał nieprawdę na sesji. Domyślam się, Panie Kazimierzu, że Pan nie udzielę głosu, to Pan sobie go udzieli, zatem nie będę z Panem walczył. Bardzo proszę. Bardzo proszę krótkie wystąpienie. Dobrze, Panie Przewodniczący, dziękuję Panu, że Pan w końcu zrozumiał, że jestem mieszkańcem gminy Szczucin i tym bardziej zasłużony dla tego społeczeństwa i muszę się pochwalić. A radnym to byłem, proszę Pana, i członkiem zarządu 8 lat. Więc to rzecznik przepisów znam i nic się nie zmieniło. Panie Żurek, proszę uczciwie pracować jako komisja rewizyjna i mówię Panu odpowiedzialnie. Po tym wstępie dzisiaj bardzo nieuczciwym składam kolejną skargę na Pana, proszę Pana, ponieważ Pan to, co czyta, Pan przeczytał do sołtysów, a nie do mnie. Ja jestem mieszkańcem. Proszę Pana, tak się składa akurat, że byłem również współuczestnikiem tworzenia tej ustawy o samorządzie terytorialnym, gdzie bardzo głośno skrytykowałem profesora od podziału terytorialnego, zapomniałem na nim sąd koleżeński, miałem prześlicza ogłoszony świętej pamięci. Bo mi się pewne rzeczy nie podoba. I teraz powiem Wam szczerze to, co myślę. Po raz trzeci jestem oszukiwany tej sesji. Ja przyszedłem na sesję po to, żeby jako mieszkaniec zabrać głos, jeżeli mi się co nie podoba. Pytałem Pani Przewodniczący o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, prawników również, żeby być przekonany. Pytałem strażaka, proszę Pana, też w jednym z komend wojewódzkich, gdzie był na odbiorze i zapytałem go wysokie rangi. Proszę Pana, no ja generał, to nie wiem, jakie to macie ze stopni, miesiące. Ale do czego zmierzam? To, co dzisiaj otrzymałem, Panowie, Panie Przewodniczący, to jest za późno. Dzisiaj mi Pan wręczasz to, co Pan pisze, co Pan uważa, że ja dzisiaj nie jestem przygotowany się wytłumaczyć. Ja pisząc skargę na Pana, to złożyłem na razie tylko na Radę Miejską, trzeba było natychmiast na następnej sesji odczytać i to, co dzisiaj Pan Żurek sobie stworzył, nowe prawo, to trzeba było dopiero się odnieść do tego, ale trzeba było to odczytać na tamtej sesji. Tak macie zapisać, proszę mnie wysłuchać do końca, bo ja patrzę na wyższym statucie.
Trzeba było sobie zmienić statut, jak jeszcze doszli do władzy, bo dziwne jest nawet, nie napisałem tam skardze, jak to się dzieje, że ja na przewodniczącego składam do przewodniczącego skargę. Więc to też jest wbrew samorządowi i ustawie. I powiem odpowiedzialnie, panie Żurek, pan jest człowiekiem wykształconym, przepraszam, że muszę panu wyjać ambicje. Przynajmniej pan jest wychowawcą młodzieży był pan, przynajmniej nie być już nie wychowywał pan w tym wieku. I pan prowokuje mnie do wystąpień obcych, obydwa z panem przewodniczącym. Panie przewodniczący, jeżeli dzisiaj ta sprawa będzie rozegrana, kieruję sprawę do sądu i nie tylko do sądu. To jest absurd, to jest wstyd, co wy robicie ze mną. Wstyd, mówię wam jeszcze raz, ja przyszedłem na sesję po to, żeby zapytać, dowiedzieć się, a wy robicie, wy możecie się bawić z burmistrzem jak chcecie, ale nie z mieszkańcami. Bo ja nie byłem wybierany do rządzenia gminą. Powiem panu otwarcie, na razie szkodzicie tej gminie. To jest moje prywatna opinia i zaczyna się w towarzystwie ludzi pogłębiać. Ja dzisiaj wiele zadam pytań. Proszę pana, miałem coś nie mówić dzisiaj, miałem się uspokoić, ale nie wolno się uspokoić. Walczę o zasady demokracji i o prawo na tej sali. Panie przewodniczący, proszę nie, przepraszam, bo ja widzę, próbuję panu odebrać głos. Proszę nigdy tu nie mówić, że tak bym sobie zabrał głos. Proszę pana, ja awanturnikiem nie jestem, bo pan ma takie prawo, to pan już powiem. Jeżeli bym trzy razy pan zwrócił uwagę, byłbym awanturnikiem na sesji, zachowywałbym się, proszę pana, nie interniekuję, ubliżałbym komuś, czy kogoś popycha, byłbym po twym alkoholu, pan ma prawo mnie wyprosić ze sesji, ale tak to nigdy. Proszę pana, to co żeście tu dzisiaj odczytali, panowie z tamtej strony, odczytaliście bzdury i głupoty. Proszę pana, ja nie jestem zaproszonym gościem, ja nie muszę być, ja jestem mieszkańcy przyrody. Pytam pana, dlaczego, proszę pana, dlaczego doszedłem do pana, udowodnię wam kłamstwa. Dlaczego sesja 30 listopada, ja panu tu się to ciągnie, już mamy luty i tak rozpatrujecie, a co inny przy okazji powiem pan, proszę mnie, bo teraz pan coś udowodnię. Nie? Proszę mi nie przerywać. Bardzo proszę nie kończyć, proszę o puentę. Tak. Proszę pana, w punkcie 9 zapytania i niewolne wnioski. Przecież czemu pan nie napisałeś, że mi zabraliście głos? Trzeba było napisać. Ale proszę pana, to nie jest tajemnicą. Nie, nie, nie ma. To nie jest dowód do sądu, że pan mi nie udzielił głosu. Panie przewodniczący, pan podpisał się pod nieprawdą. Mam pytanie, kto pisze, pytanie do pana, mam teraz również do pana burmistrza. Kto pisze protokoły dla pana przewodniczącego? Dlaczego to nie jest wpisane? Pan jako podpisujący i zatwierdzający powinien zwrócić uwagę tej pani, czy pan, który to pisał, że nie ma, że nie udzielił Zimoniowi głosu. Tak powinien być prawdziwy protokół ze sesji. Panie przewodniczący, jest to bardzo poważny zarzut w stosunku do pana, bo pan się tu podpisał. Czekam również, jeżeli dzisiaj tylko będzie ten ważny następny protokół z ostatniej sesji, czy również to, co ja mówiłem, a mówiłem bardzo długo, bo jest zapisane, bo tu miałem również ludzi, którzy zapisywali, są również dzisiaj, gdzie zapisywali na taśmie, proszę pana, i wiemy, że jest tam wszystko zapisane, co ja mówiłem. Czy na dzisiejszej sesji, bardzo proszę pana, jeżeli tam tylko jest protokół sesji ważny, proszę mi przekazać. To również będzie dokument, że najprawdopodobniej to, jeżeli ten jest napisane, to stawię moje wystąpienie tym bardziej. Panie przewodniczący, nie ma takich, jeżeli macie prawników gminnych, to znaczy się, że jeżeli ktoś daje opinię, że było tak jak jest, pan ma obowiązek, jak i dzisiaj pan jest napisane, no nie mam protokołu, proszę pana, nie pisze się, jak wy piszecie, zapytania i wolne wnioski. To jest za mało. Proszę pana, radny nie non stop występuje na sesji. Po to są sesje otwarte, że jak przychodzi ktoś, mieszkaniec, ma prawo zabrać głos i zapytać. Powiem panu jeszcze więcej, proszę jeszcze jedno słowo. Zapytania, wolne wnioski, udzielę panu głosy, będzie pan miał... A jeszcze jedno słowo, panie przewodniczący, bo mogę wyjść, jestem cukrzykiem, po dwóch zawach mogę wyjść. Proszę pana, proszę mnie nie próbować udenerwować. Dziękuję, że mi pan udzielił głosu, ale też jedno słowo. Jedno panu coś powiem. Panie przewodniczący, nawet czerwoni w Katyniu lekko przesłuchiwali. Zanim zastrzelili, wie pan? Jeżeli była sesja tak słynna, bo to już jest słynna sesja, że nie udzielacie głosu ludziom, którzy się wam nie podobają, bo powiedzą prawdę na tej sali, bo do takich ludzi należy, no powiem prawdę burmistrzowi, a trzeba być wami. I nie ukrywam. Dlaczego nie zostałem zaproszony na tą sesję tak słynną? Coś się anonimowo znowu robili? Panie przewodniczący, pytam pana, dlaczego nie byłem zaproszony na tą sesję, żeby się wytłumaczyć? Proszę pana, mówię odpowiedzialnie przy całej tu sali. To, coście napisali tutaj i dzisiaj dopiero otrzymali, to jest paszkwil. To jest, proszę pana, nieprawda. Ja nie jestem prawnikiem, nie mam stopni naukowych, proszę pana, jestem zwykłym mieszkańcem, ale proszę pana, jeszcze troszeczkę na samorządzie się znam. I wiem, w czym 8 lat pracowałem. Może lekko się przepisy zmieniły, ale nie takie głupoty, co wy piszecie. Proszę pana, jeżeli trzeba było do wojewody, trzeba było na tamtej sesji, przed sesją, wlepać do wojewody. Czułem się zadowolony. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Dziękuję panu, że pan mi też pozwolił, a państwo jeszcze mnie wysłuchali, bo to jest uczciwość moich słów. Dziękuję bardzo. Te dokumenty, które zostały przedstawione przez Komisję Rewizyjną, są efektem normalnej planowej pracy Komisji i Rady Miejskiej. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad
wnioskiem złożonym przez pana burmistrza dotyczący wprowadzenia do porządku obrad uchwał w sprawie, przypomnę, w punkcie pierwszym rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielastowicach oraz zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Bielastowicach. W punkcie drugim rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Bielastowicach oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Bielastowicach. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku do porządku? Proszę podnieść rękę w górę. Widzę, że jednogłośnie. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Raz, dwa, dwie osoby. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Zatem będzie rozpatrywany w punkcie 9b. Kolejny wniosek dotyczył wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyłączenia punktu D rozpatrzenia skargi wnoszonej przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki w górę. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja nie brałem udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty, przepraszam, czyli punkt D został skreślony z dzisiejszego porządku obrad. Bardzo proszę, pan kierownik Agencji Rewizji, pan Adamowski. Szanowni państwo, postaram się tradycyjnie krótko poinformować państwa o sprawach bieżących, jeszcze dotyczących kampanii 2011 roku i o zmianach, jakie wejdą przy składaniu wniosków dotyczących płatności bezpośrednich w kampanii 2012. Jeżeli chodzi o kampanię praktycznie, która jest na ukończeniu do obsługi, w skali kraju zostało obsłużone 92% wniosków, w skali województwa małopolskiego 89% wniosków, nasze biuro powiatowe obsłużyło 97% wniosków. Jeżeli chodzi o fizyczne przełożenie, mamy 155 spraw nieobsłużonych. Są to sprawy, których obsługa jest uwarunkowana zakończeniem procesu po kontroli na miejscu. Są to sprawy, na których wystąpiły rozbieżności co do powierzchni kwalifikowanej do upraw. Natomiast jeżeli chodzi o wypłaty środków na konto beneficjentów, to w skali kraju na dzień 8 lutego 80% beneficjentów ma pieniądze na koncie. W skali województwa małopolskiego 80,4%. Beneficjenci, którzy składali wnioski w naszym biurze, to jest 91,3% beneficjentów ma pieniążki przelane na swoje konto. Powiem, skąd te różnice, głównie jeżeli chodzi o Małopolskę. 6 powiatów zostało objęte tak zwaną metodą inspekcji terenowej, metodą FOTO. Proces obsługi weryfikacji tych wniosków jest na tyle złożony, że w skali województwa jest to 20% płatności nieprzyznanych, a 11% spraw jeszcze nie rozpatrzono. Ustawowo, zgodnie z obowiązującymi również przepisami unijnymi, krajowymi, do 28 lutego beneficjent powinien otrzymać decyzję, bądź to o przyznaniu płatności, bądź o odmowie przyznania płatności. Jeżeli występują okoliczności, między innymi te, o których tu mówiłem, że nie wszystkie sprawy zostały już zakończone i na pewno nie wszystkie zostaną zakończone do końca lutego, organ, czyli kierownik biura powiatowego, jest zobowiązany poinformować beneficjenta o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie, czyli niewydania decyzji, i podać przybliżony termin zakończenia tego postępowania. Natomiast, i to tyle, jeżeli chodzi o kampanię 2011. Natomiast są istotne zmiany, jeżeli chodzi o kampanię 2012. 2-3 lutego odbyło się spotkanie kierowników wydziałów płatności bezpośrednich oddziałów regionalnych, czyli z całej Polski mieli spotkanie z departamentami. I w 2012 roku wchodzą tego typu zmiany. Nie będzie płatności do owoców miękkich na naszym terenie, są to głównie truskawki, będą kontynuowane jako płatności historyczne tylko dla tych rolników, którym przyznano płatność w 2008 roku. Podobnie jak burak cukrowy, są to tak zwane płatności historyczne i tylko do powierzchni, do której w 2008 roku dany rolnik dostał płatność. To znaczy, jeżeli w 2008 roku miał przyznaną płatność do pół hektara, a w tym roku będzie uprawiał 1,20 hektara,
to płatność zostanie mu przyznana do pół hektara. Jest to przyjęte przez Unię taki jak gdyby próg do przyznania tej płatności. Pozostaje bez zmian płatność do krów i owiec z tym, że zostaje zwiększona potencjalna szacowana liczba pogłowia, ale zwiększono kopertę finansową i na jedną sztukę powinno to być odpowiednik 142,5 euro. Podobnie jak w roku poprzednim i w 10, może się to ulec zmianie, w zależności od tego, jak fizycznie, ile sztuk zostanie do tej płatności zgłoszone. Natomiast zupełną nowością jest wprowadzenie dopłat do upraw tytoniu i skrobi ziemniaczanej. Do tej pory płatności te i umowy były realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Od kampanii 2012 nasza agencja przejmuje obsługę tych płatności. Z tym, że jeżeli by ktoś z Państwa miał ochotę, że tak powiem, zgłosić i uprawiać tytoń, tam w rozporządzeniu są wymienione gatunki tytoniu, które mogą podlegać płatności, ale z uwagi na cały proces technologiczny, czyli uprawy, suszenia, odstawienia do zatwierdzonego skupującego, a później do zatwierdzonego przetwórcy, decyzje przyznające płatności obszarowe za 2012 rok dla rolników, którzy oprócz płatności do zboża, kukurydzy i wszystkich innych płatności bezpośrednich również złożą wniosek albo zdeklarują wystąpienie o płatność do tytoniu, te decyzje będą wydawane dopiero po 15 kwietnia 2013 roku, czyli po zakończeniu procesu technologicznego związanego z tytoniem. Mówię to po to, żebyście Państwo mieli tą świadomość, że jak w tej chwili płatności obszarowe decyzje są wydawane do końca lutego, tak w przypadku beneficjenta, który wśród płatności, o które się ubiega, będzie się ubiegał o tytoń, to te decyzje będą wydawane dopiero po 15 kwietnia 2013 roku. Jeżeli chodzi o całą procedurę rejestracji, rolnik może złożyć indywidualnie wniosek o płatność do tytoniu, bądź przystąpić do grupy producenckiej produkującej tytoń. I taka ciekawostka troszkę geograficzna, powiat dąbrowski, brzeski, tarnowski zostały zakwalifikowane do okręgu lubelsko-podkarpackiego. Tak w umowach do tej pory trwających kontraktacyjnych zarówno z Agencją Rynku Rolnego, jak i z przemysłem tytoniowym geograficznie zostaliśmy przypisani do tych okręgów. Jest znana kwota ogólna koperty finansowej, to jest prawie 29 milionów euro na rok 2012 i 29 milionów euro na rok 2013, ale to jest koperta dotycząca całego kraju. I w zależności od tego, ile do 31 marca 2013 roku zostanie zatwierdzonej ilości płatności w przeliczeniu na kilogramy, bo płatność jest do kilograma tytoniu, a nie do powierzchni, wtedy będzie można mówić, jaka jest jednostkowa płatność do kilograma tytoniu. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, pan radny, pan wiceprzewodniczący, bo mamy raz. Ja chciałem w sprawie wyjaśnień Sylwestra. Dostałem w związku z powyższym wezwanie pisemne do wyjaśnienia tej sprawy. Dostałem pisemne w nawiązaniu do otrzymanego zgłoszenia. Zwracam się z prośbą o pisemne wyjaśnienie sprawy dotyczącej wynajmu sali w Lubaszu na Sylwestra 2010-11 i pobrania 900 zł od jego organizatora, to jest pana Marcina Banaszczyk. Ze względu na ważność i powagę proszę o jak najszybsze ustosunkowanie się do sprawy i udzielenie wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. Dlatego pozwoliłem sobie na sesji to wyjaśnić, bo na sesji 29 grudnia też byłem publicznie zapytany. W związku z powyższym mam odpowiedź na to pisemko, które będzie złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. W nawiązaniu do pisma MK7151/8/2012 z dnia 31.12 informuję, że pismo to powinno być adresowane nie na moją osobę,
jeżeli już, to do Rady Sołeckiej Wsi Lubacz i Sołtysa. Ponieważ ja byłem i jestem tylko członkiem Rady Sołeckiej, natomiast to jeszcze zarządza Sołtys i Rada Sołecka. Nadmieniam, że wszystkie rozliczenia z działalności uprzedniej Rady Sołeckiej były rozliczane na zebraniach wiejskich oraz Radach Sołeckich w obecności Pana Burmistrza za przyzwoleniem i zgodą Pana Burmistrza. W odpowiedzi na pismo MK 7158 2012 roku z dnia 31.12 oświadczam, że pismo w całości jest nieprawdziwe, wymyślone i fałszywe. Jak również oświadczam, że nigdy nie pobrałem kwoty 900 zł od pana Marcina Banaszczyk i nie wynajmował on sali na Sylwestra 2010 na 11 rok, ponieważ salę w tym czasie wynajmowało Sołectwo Wsi Laskówka i sala ta była nieodpłatnie wynajęta, co może potwierdzić pani sołtys Joanna Szymura. W związku z powyższym mam następujące pytanie. Pierwsze, żądam odpowiedzi i pytam, kto zlecił wystosowanie tego pisma skalującego moją osobę. Pytanie to kieruję do pani Zofii Korczak, ponieważ jest ona podpisana pod tym pismem. Dlaczego ważność i powaga tego pisma jest tak duża i odpowiedź ma nastąpić w terminie 7 dni od tego rzekomego zdarzenia, upłynął już 1 rok. Kto i dlaczego wymyślił kwotę 900 zł, a nie na przykład 850 lub 1200? Kto i czy próbuje zastraszyć moją osobę oraz przy okazji mieszkańców Lubasza? Pytanie do pana burmistrza. Na posiedzeniu plenarnym Rady Miejskiej w dniu 29.12.2011 roku został publicznie oskarżony wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Wadas przez jednego z mieszkańców tej gminy w domniemaniu w tej samej sprawie przy cichym kibicowaniu niektórych podległych panu pracowników bądź instytucji. Pytanie, czy pan burmistrz jako strażnik miejscowego prawa podjął jakieś kroki i czynności wyjaśniające w celu oczyszczenia z zarzutu pod adresem radnego na posiedzeniu tej sesji? A może to panu jest na rękę szkalować niewinne osoby za nieoficjalnym przyzwoleniem? Panie burmistrzu, czy pan wie, jak pracuje urząd podczas pana nieobecności? Czym się zajmują najbliżsi pracownicy? W jaki sposób intrygują, zastraszają pracowników radnych i społeczeństwa? Pytanie siódme. Czy pismo oskarżające moją osobę jest związane z dniem 6 grudnia 2011 roku? W dniu 6-12 roku zostałem wezwany telefonicznie, jak również został wezwany pan sołtys Krzysztof Pernat przez panią sekretarz Barbarę Musz celem zrezygnowania z organizowania zabawy sylwestrowej przez Radę Sołecką Wsi Lubacz. Natomiast propozycją pani sekretarz było, żeby pozwolić zorganizować sylwestra młodzieży ze Szczucina i przychylność taka miała mieć miejsce pod warunkiem przyłączenia się 10 par z Lubasza i zwrócenie wymaganych kosztów. Natomiast młodzież tej propozycji nie zgodziła się i będąc drugi raz w urzędzie gminy, pani Barbara oświadczyła, że musimy zrezygnować z organizacji tego sylwestra, bo robi się gorąco. Że młodzież protestuje w internecie i protest ma dotrzeć pod urząd gminy około 14.30 w formie manifestacji w liczbie 80 osób. Pani Basia, argumentując dalej, twierdziła, że młodzież odgraża się, mówiąc, że zdemoluje nową płytę kampu oraz budynek pod Lubaczu, gdzie chcieli zorganizować sylwestra. W tym wypadku ustanowcy zaprotestowali i powiedziałem zgłosić to zajście na policję. Nie może być tak, że jakieś chłystki będą szantażować urząd czy też poszczególnych urzędników, a my wszyscy będziemy się bali i schowamy głowę w ramiona i udamy, że się nic nie stało. Tak być nie może. A młodzież jak chce, to może dołączy się do nas i zorganizujemy wspólnego sylwestra, gdyż mieliśmy ugadany ten sam zespół muzyczny. Ustaliliśmy spotkanie o godzinie 15 w pokoju pani sekretarz z przedstawicielami tej rzekomej młodzieży. Spotkanie odbyło się w obecności pani sekretarz,
Madariusz, pani Zofii Koczak, pana Jacka Czapin, pana Krzysztofa Berlacowca, Lubasz, radnego Bogdana Wadasa oraz przedstawicieli tejże młodzieży w ilości trzech osób, między innymi z panem Marcinem Banaszym naczelnym. Stanowisko sołtysa oraz radnego Rady Miejskiej było ugodowe w stosunku do młodzieży. Były przedstawione dwie wersje. Pierwsza wersja to organizowanie imprezy, imprezy z Rada Słowacka Wsi Lubasz plus chętna młodzież. Druga to organizatorem imprezy Sylwestra jest młodzież plus chętni mieszkańcy Lubasza. Stanowisko pani sekretarz pana Jacka Czapki było za tym, by lokal wynająć młodzieży i te sugestie i sugerujące, że winę ponosi pani Zofia Koczak, ponieważ nie opisała w terminie na podanie odnośnie wynajmu lokalu i pani sekretarz powiedziała, że będzie musiała wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do pani Koczak, jeżeli młodzież nie dostanie tego lokalu w Lubaszu na Sylwestra. Sołtysi oraz Bogdan Wadas powiedzieli pani sekretarz, że nie ma racji w wyciąganiu konsekwencji względem pani Koczak, bo niczemu nie jest winna, a o ustaleniach w sprawie Sylwestra wiedział pan burmistrz, który był obecny na Radzie Sołeckiej przy ustaleniach tej sprawy. Stanowisko młodzieży było jednoznaczne i nieubłagane. Ani jednej pary dorosłej, czy to z Lubasza, czy też okolic. Argumenty młodzieży były następujące, że młodzież źle bawi się przy dorosłych, nie ma takiej swobody przy spożywaniu alkoholu, czy też innych używek. W związku z tym młodzież miała zwróconą uwagę na temat ewentualnego odgraczania się. Czy mają świadomość odpowiedzialności karnej za także odrażanie oraz młodzież została powiadomiona, że Sylwestra organizuje Rada Sołecka Wsi Lubasz. Pytanie do pani Barbary. Czy pani sekretarz poinformowała burmistrza o groźbach karalnych, o których miała pani informację, informując sołtysa i radnego Wsi Lubasz? Czy pani sekretarz podczas nieobecności pana burmistrza w tym dniu poinformowała inne służby, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców? Jeżeli było takie zgłoszenie do organów ścigania, a takie zgłoszenie powinno mieć miejsce w chwili uzyskania takiej informacji przez panią sekretarz, to czy są winni tego szantażu i czy są wyciągnięte konsekwencje po upływie tego czasu? Czy było to tylko zwyczajne zastraszenie wymyślone przez niektórych urzędników Urzędu Gminy wobec, chcąc w taki sposób lokal wynająć na zabawę sylwestrową? Dziewiąte pytanie do pana burmistrza. Szanowny panie burmistrzu, na jakiej podstawie pan potwierdził fakt domniemanego sylwestra 2011 rok po wypowiedzi mieszkańca gminy Szczucin na sesji Rady Miejskiej w 29.12.2019 roku, że są takie sygnały czy też donosy? To tylko kwestia dowodu, czy też udowodnienia. Panie burmistrzu, proszę o prawdziwe i uczciwe wyjaśnienie tej sprawy godne osoby burmistrza, ponieważ pan mnie zna jako człowieka. Dobrze pan wie, ile pracy włożyłem na rzecz gminy, społeczeństwa. Proszę państwa, dowód, że bardzo poważnie traktujemy pana Kazimierza Zimonia. Traktuję pana Kazimierza jako osobę zaproszoną i w tym punkcie udzielamy głosu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, wszyscy tu dzisiejsi obecni na tej sali. Panie przewodniczący, ja dopiero teraz, kiedy wyszedłem, przeczytałem to pismo, bo pismo do mnie skierowane i podpisane przez pana 10 lutego. 2012. Nie wiem, czy mi się kalendarz pomylił, ale raczej nie. Więc proszę pana, na końcu pan sam potwierdza, że do czasu uzyskania wiążącej odpowiedzi pragnę zaproponować panu uczestnictwo w obradach na zasadach osoby zaproszonej, o których mowa paragraf 11 punkt 2 regulaminu Rady Miejskiej. Chciałem panu w tym miejscu podziękować za ten wspaniały gest, choć w tej chwili do mnie pan to zrobił z opóźnieniem. Wie pan, tylko to trzeba od razu powiedzieć na początku sesji, jak pan rozpoczął. Więc jako osoba zaproszona chcę dokończyć to, co pragnę dziś powiedzieć. Może nie wszystko. Proszę pana, tak się składa, że ten mój protest złożony na ręce Rady zgodnie z regulaminem i statutem należało czytać na pierwszej sesji,
a nie tłumaczenie, czy jest rada władna, czy nie. Trzeba sobie zmienić regulamin, to byście mieli inaczej. Panie przewodniczący, pan jak na razie jest zasłużonym strażakiem dla powiatu, jest pan oficerem. Wchodzę panu w prywatne życie celowo, ponieważ Straż Pożarna w Polsce jest na 4. miejscu pod względem zaufania społeczeństwa. Nie chciałbym, żeby pan ten autorytet dla straży przyczyniał się tracić, dlatego że ja uważam, proszę pana, proszę. 14 lat. O, bardzo dobrze. No i chciałbym, żeby pan raczej gasił pożary, a nie to, co się dzieje w gminie Szczucin, to ognisko gasi. Ja bym, żeby pan tylko pożary gasił, choć lepiej byłoby, żeby tych pożarów nie było. Chcę zwrócić uwagę, że jeżeli podnoszę rękę ja czy kto inny, po raz pierwszy to mówię na tej sali, to również wiceprzewodniczący powinien popatrzeć, kto się zgłasza i dać panu znać, że ktoś tam się jeszcze w kącie zgłasza, natomiast tak nie ma pan sam, tylko widzę, decyduje, ktoś celowo zauważy, czy nie zauważy, ma takie prawo powiedzieć, pan jest osobą publiczną, a ja jestem tylko mieszkańcem. Jeżeli przychodzę na sesję, jeszcze raz powtarzam, mam prawo zabrać głos nawet na końcu. I mam tą skargę, trzeba było czytać od razu. Powiem panu szczerze, że być może to nie powinno iść do przez komisję rewizyjną, ponieważ skarga, proszę pana, nie idzie przez komisję rewizyjną, idzie bezpośrednio na sesję i to wiem od prawników. Bardzo mi jest nieprzyjemnie. Wie pan, proszę. Sekundeczkę, ja pan nie przerywam, tylko jesteśmy w punkcie interpelacji wnioski rady. Jeżeli pan ma interpelację lub jakiś wniosek, pośmą puentę. Ja bardzo obiecałem głos w punkcie zapytania, wolne wnioski i dotrzymam tego. Panie przewodniczący. Natomiast jeżeli pan może w tym momencie bardzo bym prosił do doprecyzować swoją wypowiedź i zmierzać do efektu. Tak, panie przewodniczący, ja nie będę nadużywał tego pańskiego zaproszenia dzisiaj, nawet nie mam zamiaru, tylko odniosę się króciutko, ponieważ przedstawiłem się, że nie najlepiej się poczułem, kiedy wyprowadził mnie pan z równowagi z panem Żurkiem, a jestem po dwóch zawałach pod cukrzykiem, więc dlatego wróciłem, kiedy to przeczytałem, dlatego wróciłem. Proszę pana, powiem panu szczerze, to pismo podpisane przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, mówię panu otwarcie, możecie mnie zaskarżyć, to jest skandal. To jest skandal. Proszę mnie wysłuchać, panie przewodniczący, nie. Nie zbliżać się do mikrofonu, bo ja potrafię się coś. To jest skandal, panie przewodniczący. To nie jest prawda. Ja nie jestem sołtysem. Nie na takich zasadach przychodzi mieszkaniec gminy Szczucin, jak sołtys tutaj. Bo mnie jeszcze nie płacicie. Ja pozwolę sobie włączyć się w polemikę z panem. Nie, proszę, żeby ja. Ja się wymyślę jedną rzecz, że ten skandal, który pan mówi, zyskał akceptację radcy prawnego Urzędu Gminy. Proponował mnie jednak tego tak nie nazywać, bo wie pan co? To jest wystąpienie, które wypracowała komisja rewizyjna. To ja za pana. I zwrócone zostało to do prawników i z tego co wiem, również radca prawny zapoznał się z tym i zgodził się z treścią tego pisma. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, ja jednak posłucham pana, może nie będę musiał iść i kiedy będę mógł występować sobie dłużej, a pani mi nie będzie zabierał głosu ani ponagrał, więc dopytam się pana, to bardzo bym prosił, żeby pan jednak wiedział, żeby mógł odpowiedzieć, który to prawnik Urzędu Gminy to podpisał i który się zgodził na to. Bo ja znając regulamin dokładnie wiem, że mam prawo zabrać w tym punkcie przedostatnie. I proszę pana, jeszcze jedno panu mówię, odpowiedzialnie. Ten punkt się nazywa inaczej, bo bez tego punktu, proszę pana, pan nie może otworzyć sesji. I to jest, to jest czwarty punkt ważności sesji rady gminy czy miejskiej, proszę pana. I ten punkt jest. Ale pan robi co innego, bo inaczej pisze pan porządek. Na razie dziękuję i przepraszam za tamte nerwy, ale to słuszne nerwy. Jestem przekonany. Prosimy się nie nerwować, panie Kazimierzu. Na pan mnie wyprowadzę. Ja nie wyprowadzę, panie Kazimierzu.